Cześć, ja jestem Anjon i mam dzisiaj dla Was aktualizację postępów na moim koncie Free to Play. To już 23 dzień gry na tym koncie i udało mi się zrobić niewielki, ale jednak progres. Przede wszystkim mam już drugiego 6-gwiazdkowego czempiona jest to Ratalos, a do jego stworzenia użyłem mojego legendarnego kurczaka Shamrocka. Mając tylko dwóch sześciogwiazdkowych czempionów, jestem daleko w tyle za liderami rankingu. Pokażę Wam na stronie Hellheadisa, jak przedstawia się sytuacja w evencie free to play. Ja mam aktualnie 1131 punktów, co nie jest oszałamiającym wynikiem. Liderzy dochodzą już do 3000 punktów. A żeby znaleźć się w rankingu top 50, potrzebuję jeszcze przynajmniej 500 punktów. I to będzie cel na ten tydzień dla mnie, żeby pojawić się w tym rankingu. Czy to się uda? Zobaczymy. Jeśli chodzi o poszczególne obszary aktywności, to w części z nich możecie mnie znaleźć w pierwszej setce, ale są obszary, gdzie jestem zdecydowanie z tyłu, jak na przykład arena, taktim arena. Prędkość moich czempionów też nie jest oszałamiająca. W punktach za kampanię nie jest tak źle. Ale nie spieszyłem się, jak widzicie. Progress Clan Bossa też wygląda w miarę dobrze. Jeśli chodzi o Dungeone, to najbardziej zadowolony jestem z Pająka, gdzie mogę efektywnie farmić poziom 10, na którym drop rate 5-gwiazdkowych itemów jest wyższy niż nawet na późniejszych stageach. Minotaur daleko w tyle. Podciągnąłem trochę Potion Keepy, dlatego że aktualnie mam misję również. Wymagające ode mnie progresu w tej części gry, i to też będzie cel na najbliższy czas dla mnie. W zeszłym tygodniu mieliśmy też CVC z personalnymi nagrodami. Niestety mój klan przegrał o włos. W ostatnich minutach nasi przeciwnicy wyprzedzili nas o niewielką liczbę punktów. Nagrody z milestone'ów na pewno mi się przydadzą, natomiast personalnych nagród niestety nie udało się zdobyć. I osobiście poszło całkiem nieźle. Zdobyłem prawie 70 tysięcy punktów, co było bardzo dobrym wynikiem. Pomogło klanowi, ale niestety nie wygraliśmy. Zainwestowałem swoje drzemy w upgrade Guardian Ringa. Jest to dość efektywny sposób na lewelowanie czempionów. Pasywnie logując się do gry, zdobywamy poziomy. W tym momencie leveluję losowych czempionów. Ale docelowo tutaj ustawiam 5 kurczaków, najlepiej 4 poziomu, na 21 poziomie i w ciągu tygodnia zostają wymaksowani i można ich wbić na 5 gwiazdek, po czym użyć do wylewelowania kolejnego 6 gwiazdkowego i to zamierzam właśnie w tym tygodniu zrobić. I ponieważ wystartował już Champion Chase, na koniec tego krótkiego update'u otworzę moje shardy. Mógłbym je zostawić na nadchodzącą fuzję, ale ponieważ najprawdopodobniej nie będę w stanie jej zrobić, a Champion, który jest, jest bardzo dobry, ale na koncie Free to Play nie będzie robił aż takiej różnicy, dlatego postanowiłem szardy otworzyć już dzisiaj. Nie mam ich zbyt wiele, jest 5 pięć ancientów i jeden secret. Mamy event na Sacredy, podwójna szansa na wylosowanie legendarnego Championa. Nie jestem pewien, czy ucieszyłbym się z legendy. No ale zawsze to pięciogwiazdkowy kurczak. Zacznijmy od enchantów. gwiazdkowe kurczaki też będą przydatne. Jutro rusza Champion Training Epic. O, Barot. Nie jest może najlepszym championem. Sprawdźmy, czy do czegoś mi się przyda. Obniża turnimeter przeciwnikom, zwiększa moim championom. Atakuje dwa razy, mamy tarczę, na wszystkich, na dwie tury. Na trzech turach cooldownu, nie tak źle. I podwójny atak. Decrease attack, decrease defense na czterech turach cooldownu. Jak się nie ma, co się lubi. Jeszcze jeden kurczak. I kolejny kurczak. Ostatnia próba. Jeden epik bez podwójnych szans z 5 shardów. Nie tak źle. Szkoda tylko, że taki epik. I zobaczmy, co wypadnie z sacreda. Epik to już dobrze. Oho, no i to jest czempion, który ma decrease ataki, decrease defense. Na jednym skillu, na trzech turach cooldownu, to jest dobry pool. I to będzie champion, którego w najbliższym czasie będę podnosił do sześciu gwiazdek. Być może nawet zamiast apotekery. Muszę to jeszcze przemyśleć. Duke jest prawie tak dobry jak Stagnite, chociaż w niektórych zadaniach lepszy, w niektórych gorszy. Stagnite ma na A1 Decrease Speed, co jest świetnym skillem, ale tutaj Decrease Accuracy. Natomiast tutaj mamy Provoke na jednego championa na czterech turach Kundlawn. Bardzo dobry czempion, świetny pul, na pewno pomoże mi tutaj podciągnąć wszystkie moje teamy. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!